Patrz, to dalej jest Europa Uniwersalska, bo może to zmieniałem na to numer. Ciągle pyta, ty kiedy stream? Siema Micha Trend. Dzisiaj jest ze mną gość podczas streama. Mój moderator o nazwie w czacie Blodek. Dobra. Czyli ja skończyłem wstępnie. O, wywaliło go. Dobra ludzie, witam, Mejo z tej strony, jest ze mną Blodek, pewnie już go parę razy widzieliście u mnie. I jest taki problem, nagraliśmy wczoraj jeden 35 czy 40 minutowy odcinek, a ja w swojej głupocie nie kliknąłem nagrywaj. Także pokrótce powiem, co wczoraj zrobiliśmy, bo w sumie niedużo. Znaleźliśmy czystą kartkę, jak przeszliśmy tam koło w sekcji 13 bodajże musieliśmy pójść i tam była taka wnęka w ścianie, gdzie było parę pająków, przed którymi uciekliśmy i znaleźliśmy właśnie taką chyba szatnię górnikom, od górników. I tam znaleźliśmy czystą kartkę. Znaleźliśmy tam też parę notatek. Były to ostatnie słowa uwięzionego górnika. Ja tego już na głos czytać nie będę, ale wy na YouTubie sobie możecie zastopować i poczytać. Także to była pierwsza strona. Druga strona. I trzecia strona. Potem w tym pokoju, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, gdzie były te ślimaki na ścianach i tak dalej, znalazłem jeszcze dwie notki, których nie znalazłem wcześniej. Halo, halo, przepraszam za spóźnienie, spoko. To była pierwsza strona z tej notki. Druga. Potem był jeszcze drugi skrawek wiadomości, który się znajdował za tym ekranem do rzutnika. I ostatnia wola i testament odkrywcy, który znaleźliśmy tutaj, jak weszliśmy do tej lokacji, gdzie jestem teraz. Okej. Okay. I w sumie tyle działo się przez ostatni odcinek, bo nie potrafiliśmy dojść do tego, jak odczytać szyfr, który jest na tej kartce, bo on jest zapisany niewidzialnym atramentem. Musieliśmy znaleźć lampę ultrafioletową właśnie w tamtym pomieszczeniu, gdzie były te ślimaki. No, w sumie na początku ją raz minąłeś. No. I w sumie przyszliśmy tutaj, to co znaleźliśmy to kartka pod tym plecakiem, w tym plecaku była flara i środki przeciwbólowe. I to tyle, znaleźliśmy ten punkt zapisu i od tego momentu dzieje się dalszy ciąg historii. A ja się boję, że ten lód pęknie. Wygląda na solidny, ale nie mam zamiaru po nim wędrować. Chyba masz. Patrz, widzę pęknięcie w teksturach. Okej. So close. Tutaj kolejne pęknięcie. Widać co pisze? Tak. Wow. Dobra, to ja w sumie chyba muszę potem przeskoczyć, nie? Jak coś pisz, to mi live laguje. Aha. Czekaj, dlaczego? Dobra. Hop. Hop. Platformówka w penumbrze. Tylko chodź. Nie, bo tam te wszystkie te... Dłużej mogłem po nich chodzić. Dobra.
to powtórka z rozgrywki. O, pęknij to. Pęknij to. Ten jest dosyć duży, to może nie utrzyma. Hop. No jak taki kawał lodu tu stoi, to raczej to jest najtwardszy lód, nie? Tu kolejne pęknięcie w teksturach widzę. Brat jakieś gówno popiera. Pornosy. Tak, kiedyś. Hop. Hop. Nie, nie. Nie. A. Kurde. Do tych największych trzeba skakać. No. Okay. Ah. Czemu wskoczyć na to? No. Tam coś jest, widzisz? Coś wystaje z lodu. No, niby. To jest jeden dupny kawałek, ja nie będę z niego schodzić po prostu. Okej. Okay. Ciekawe, czy tam coś jest. Śmierć. No już widzę pęknięcie. What the fuck? Pod tobą pękło. No ja chyba tam niczego nie widziałem ciekawego. W tym kącie. Leżą tu deski. Nie, to nie jest deska. To jest ręka. Z czymś? Pewnie z kartką. Albo z butelką. No, pękaj. Gdzie są te kartury? Właśnie nie widzę. Tu. Widzisz? Rozkoś śmierć, biegniemy. Insta death, ale dobra, już wiem jak się załamuje ten lód. Za dużo masy, za mało rzeźby. Dobre. Ciekawe, czy sam mogę ten lód spowodować, żeby się rozpadł. Jeszcze tutaj, zaraz przed podwodą. A, mogę. Tak, no coś jest pod wodą. Widzisz? No, ale nie umiem zidentyfikować, co to jest. Ja też nie. Ale te ślimaki. Okej, okay. Co ta ręka trzyma? Łom. No fuck. Łom? No. No co, podnieś to. Ta rękawica jest nowoczesna. Mam nadzieję, że nie ma do niej przymocowanego ciała. Jezu, jaka droga do przebycia. Nie mam siły wyciągnąć łom z zamarzniętej dłoni. To ją. Ugi? Fuck. Może ten nic trzeba rozwalić do koła. Spluj tam od lewej, gdzie on jest pęknięty. No to nic nie dało, bo tutaj jest. Może czegoś trzeba użyć. Mamy zapalniczkę, ale to chyba nie pomoże nic. Cęgi do metalu? Nie. Piła? Może. O, nie wierzę. Wyciągnijmy rękę.
spoko. Puć. Znowu Minecraft. No. Dobra, mam łom. Teraz będziemy grać w Half-Life'a. Okej. Okay. Na tego nie mam włazić, bo ten jest potem mały. To do czego mi będzie łom potrzebny, to ja nie wiem. Okej. Zapiszę sobie grę od razu. Co to tutaj robisz? Chyba. To tak jakby w tym artefakcie była moja kopia, tylko że jest więcej niż jedna i nie są to za dobre kopie. Okej. Okay. Mam łom. Mogę go używać też jako ten. Zamiast kilofa. Nie, to jest tylko do takiego użycia, dobra. Może beczki rozwalę, ale nie. Nie mogę użyć łomu. Gdzie mi będzie potrzebny łom? Będą jakieś drzwi, albo jakieś skrzynka, albo... Wiem, że jedne drzwi są zareglowane, zablokowane, czy coś takiego. Do tego, do... rafinerii. Może dzięki łomowi je wyłamie. Ale wie, skład chemiczny. Fakt, gdzie jest mapa tej lokacji? Skład chemiczny. Aha, bo ja w ogóle przeszedłem do nowej lokacji, nie? Z sekcji C, z sekcji B przeszliśmy do sekcji C, teraz jesteśmy tutaj. I najpierw poszłem pod jezioro Utu-Kuaku. Dobra. To co, to idziemy po kolei do wszystkich składów chemicznych, czyli przed siebie, w prawo, cały czas przed siebie, w lewo. Okej. Okay. Tylko której strony jest przed siebie? To tak patrzysz. No to chyba stoisz, nie? To kółeczko to jest? No, tak, tylko że to mam iść za siebie, czy przed siebie. Skład chemiczny. Dobra, tędy. Wyciągniemy naszego kompana łoma, jakbyśmy spotkali jakieś pieski. Znowu błyskanie. No, oczywiście. O, to jest cały czas prosto, okej. Nic nie widać, nic nie słychać. Okej, poszedłem za daleko. Aha! Piesek. Cel namierzony. Seek and destroy. Głasku. Nie ma tak gra horror, która pozwala ci zabijać przeciwniku, nie? No. Ale w pozycji sobie... Nagle gra horror przestaje być horrorem. No. Ale w amnezji już to usunęli. O. Długi korytarz, to mi się mało podoba. Co to? No to jest chyba jak się gra zapisuje. O. Muszę zablokować drzwi. Tylko jak? Tak. Biegnij, mały już biegnij. Kurde, sterowanie jest dupy strasznie. No! Nie mów mi, że ja muszę kilka tych rzeczy tutaj. O, skoczył! Spodziewałem się. Patrz na to!
wiedziałem, że to jest Tremors. No dobra, uciekłem. Radio na to. My brain can barely imagine the feats of action man like heroics you must be performing to save all Red. I am waiting so close now for you to blow down walls of my earthbound prison cell and release me from this mortal coil. Nas będzie lepiej widać. Myślałem, że spoko widać. Dobra. Spoko kamerka. Greenland Dogs. No. Fuck. Aha. Wracać musisz? No. Mówię ci, to jest jak w tym, jak w amnezji sterowanie. Ale swoją drogą szybko obraca, nie? Taki duży od tego, zardzewiały. Już? Nie wiem, pewnie się będą zamykać, jak ich nie otworzy do końca. Nie wiem, się wydaje, że już. Nie wiem. Jojej, gra zapisana. Coś jest. Jak się świeci, to znaczy, że to... Substancja chemiczna, okej. Dobrze, że byłem jako tako dobry z chemii. Tu nawet alfabet Morsa musiałem w pewnym momencie odczytać. No, musiałem sobie na kartce zapisać kod dostępu. Wiesz, cztery cyfry w alfabecie Morsa. Jaki troll. Apteczkę walnęli bez pilsów. Racja. O, punkt zapisu. Apteczka chyba miała i stary na stole. Ty, jesteś ślepy. Widziałeś? Nie. Magnez, wapnim bar, chlor, fosfor, sód. Pamiętaj, źle dozowana dopamina często zamazuje wszystko. Co? Dopamina to narkotyk. Ostrożnie. Okej. Okay. Rzuć tym. What the fuck? Lany? Jeden. Kolejny. Sztolkapa. Sztolkapa, ta. Dobra, ile mam mieć? Mam 1, 2, 3, 4, a potrzebnych było ile? 5? Nazwy tych, nie? 6, czyli jeszcze dwie muszę znaleźć. O, jedna. Dziwne światło jest z tych rzeczy. Jest lamp. Bo mam ten, nie? Tą. Ale ogólnie, znaczy nie z tego mi chodzi. O, open it. Jest z drugiej strony. A. O, flary, których jeszcze ani razu nie użyłem. Okej. What the fuck? Jakaś mapa. Wszystkie 6 substancji chemicznych obliczone. O, wołowinka. Tak. Środkową, panie. Po prostu nie ma. Dobra, co my tu mamy? C, A, F, B, E, D. Aha. To jest... Nie są to tego nazwy pierwiastków, tylko po prostu A, B, C, D, F. Nie zapisałem. Muszę się wrócić. Gdybym już nigdy więcej nie zobaczył tych rzeczy, nie wiem, nie lubię ich, ale zarazem wiem, że zostawiam w nich cząstkę siebie za każdym razem, gdy do nich podchodzę. Nie mogę tego tak po prostu zostawić. Okay. Skąd ja wyszedłem? W innym miejscu ze składu chemicznego. O, mapa Plix. Dobra, no, ja wyszedłem obok, bo są dwa wejścia, okej. Okay. Czyli mogę iść do spalarni lub wrócić do sekcji D. No to pójdziemy do spalarni, czyli cały czas w lewo. Przy okazji pogłaszczajmy wszystkie pieski, jakie spotkamy po drodze. O ile jakieś jeszcze spotkamy? Spalarnia. Polarnia, okej. Okay. Było najgorzej się tu dostać.
Nie jestem na tyle silny, aby zrobić to głowymi samymi rękoma. Muszę użyć narzędzia, aby je wyważyć. Patrz. Poszedłem wcześniej po łom, nie? Dobrze, najpierw poszłeś do tego jeziora. No. Utukaku. Dokładnie. I wait, and yet the pot never boils. I remain trapped in my den of iniquity. Perhaps the gods have toyed with me once more. Sentence me to yet more years in this place of eternal nightlight. But now, maybe my ill advice has ended you. Have you rung death's doorbell? Please don't leave poor Renom alone once more, like all the others. What do you want, Pierre? Nie wiem. W ogóle te teksty, co tam są, w ogóle nic nie liczą. A, wiesz co? Ja chyba wiem, co mnie może tutaj gonić. Patrz. Jak tylko tutaj pójdę, stąd pewnie jeden robak znowu wylezie. No patrz. Jest tego. Tunel taki, że tego, że możesz iść tylko przed siebie i nic dalej. No to co mnie tu ma gonić? Powtórka będzie, zobaczysz. Jak nie teraz, to jak będę stąd wracać. Majos, nie zabijaj ich, bo zgładzisz cały gatunek. Ale one już są martwe, to są psy zombie. What the fuck? Chyba, że chodziło o młodego robaczka, a to morsa. Ale nie umie zabić robaka, bo tylko drogę ostatnio zablokowałem. Jej, kurde. Nie mów mi, że zamknięte. Aha, w złą stronę się otwiera. Jeszcze lepiej. O, środki przeciwpodowe. Gites majonez? Coś tu jest? Nope. Tutaj też nie? Jezu. Ach, ten pokój powinien posłużyć mi jako mikser eliksirów z księgą materiałów wybuchowych za instrukcję. Nice. Bawisz się w siebie. The fuck? Orłaczka? Ląd. Szklany pojemnik, safe. To safe. Jak uladzę cię do pewno. Zabijasz niezłe, nieżywe psy. Oni się do... Oni cię dopadną. Oni się dają umarać do tego. Może... Mogę użyć tego palnika, by produkować prowizoryczną chemiczną bombę. Jeśli będę mieć odpowiednie substancje chemiczne. A to jest bomba, okay. I teraz wyważysz tam te co było. Te ściany. Jej. Tylko teraz. Czy tu jest jakaś wskazówka odnośnie tego, która substancja jest która? Zlukaj na te karty. Na tą kartę, co miałeś wypisane tutaj. Tacki. Jedynka to magnez. Dwójka wapni, trójka bar, czwórka chlor, piątka fosfor, szóstka sód. No. No to może wiesz, pasuje do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Może. W tym razie... Chyba. Zobaczymy, ale... Nie, to by było za łatwo. Ja bym musiał rzeczy do zrobienia. Aha. Nic nie musisz, stary. Sejfa zrobiłeś. Masz tak jak w tej grze, w poprzedniej. Mówisz wszystkie po kolei i jedną literę do tyłu. Oho, mam nieograniczoną ilość prób, dobra. A? B? Nie. No to już nie pasi. A? C? Nie. A? D? Nie. A? Nie. Nic nie pasi? Narzędzie do tłuczenia szkła. Fuck. Co? Nie wiem. Książka o materiałach wybuchowych. Dynamit albo trotyl. Mieszarka Armstronga, czerwony fosfor i bar.
Chyba to muszę zrobić. Czerwony fosfor. Czyli co? Nie wiem. B to będzie bar, a F to jest fosfor. No to F i B. Nie. Zlew jest zapchany jakimś połączeniem chemicznego osadu. Fuck, co to jest? Nie. On nie ma stale nawet tego. Nie. Dziurki. Nie. Muszę zacząć myśleć rozsądnie. Ale że tu nie ma żadnej tej. Chyba że tą książkę się ma z zamierzenia dać przeczytać. Ale nie wygląda na to. Puste półki. Chyba że czegoś nie znalazłem w tamtym pokoju, w tym składzie chemicznym. Myślę, że wszystko przyjrzałeś. Po co mi ląd? Ląd to chyba do tortyli. Czerwony fosfor i bar. Fuck. A, myślę, że to jest to. Tak długo, jak będę ostrożny podczas poruszania jej, powinna być stabilna. Czy to był random klik? Tak. Ciekawe, jak bardzo ostrożny muszę być, żeby... To jest tego. Przecież to będziesz musiał skakać. Mieszanka Armstronga, nie? Czy co to tam jest? Ale wystarczy, że jej chyba nie puścisz. Możliwe. Już mnie palec boli od trzymania no lewego przycisku myszki. Niewygodne. I pewnie uderzyć w ścianę tym też nie mogę. Założę się. A to wiesz, trzymasz przed sobą. Patrz, teraz tu muszę skoczyć. Fuck. Pewnie muszę sobie utorować przejście no, tym. No i rzucić to. Czy coś. Kurwa, ja się przestraszyłem, że wybuchło. Już teraz ląd na tym. No. No patrz. Prawie jak mu to. Niech się założę, spierdaleć znowu tam. Repus, no jest sprawa. Sorry, że piszę na streamie, ale nie wiem kiedy się skontaktować. Kiedy wrzucasz swój odcinek z Multi z Europy? A w sumie chyba od jutra zaczną się pojawiać. Coś mi mówi, żeby iść schodami. Laboratorium Dextera. Mogę iść w lewo, w prawo i do przodu. No to już mapy nie mamy, nie? Nope. Zablokowane, okej. Jedna droga sprawdzona. Ciągnijmy naszego wiernego kompana Kilofa. Sprawdźmy drugą drogę. Tule. The flaming fuck. Good evening. You actually came. There is much that should leave my throat box now, but words elude me. You came, you are so pretty, but I have been bad. The fuck? The underworld already beckons me, so I suppose one further misdemeanor will change little. It is false pretension and not guiding light with which I have led you here. I cannot give you the answers you want. You may wish to find what it is you seek. But that is a fiction. You cannot know what it is you sought through the vast leaden doorway, or else you would see anything else in the world. No, the key stays with me in here, so the life that has led me, horrible as it may be, is better still than the life that waits for you, hungry behind those doors. Wspaniale, normalny, co? But
You must wonder why this metal-burning chamber is talking to you in the voice you knew only as Red. For it is I, your companion, residing within. You see, I am waiting for this day so many years. They won't let me die. The parts of my head are not my own. And I cannot take my life, it is against the rules. Please, the pain has gone on for so long. All I wanted was a friend, but now the time for chit-chats and marshmallows by the fire is ending, and I hope that soon so shall my life. I have knocked on the death's door for so long. Please, let him invite me into the tea. Czy gościu chce, żebyśmy go spalili żywcem, okej? Okay. Dawaj. Wrednie wyglądające rzeczy prawie jak haki na mięso. Boże, jaką poświatę robi ten. Zapasowe rury. Fuck. Zapłon. Dlaczego Red miałby chcieć, ja bym go zabił? Dlaczego w ten sposób? Co mogę zrobić? Mogę go wypuścić stamtąd? Narzędzia kontrolujące spalanie, mierzące temperaturę, wilgotność i dopływ gazu pośród innych. Okej. Okay. Jedyne co mogę zrobić, to wcisnąć zapłon. Chyba. To super. Co ty, tutaj jest ciepło. Ostatnio chłopki tu przychodzili i chcieli być pieszczy czy tak. Ty patrz. Ja, Red, tak mi przykro. Cokolwiek ci się stało, to już koniec. Kuczek. Patrz. Kubka popiół. Popiół. Tyle zostało z mojego jedynego przyjaciela, to na dole. Mogę go wziąć ze sobą? Nope. I w nohę. Klucz? Reda. Zablokowane, niekoniecznie zamknięte, ale zobaczymy. Tu jeszcze mogę iść tędy. Zobaczmy, czy ten kluczyk działa tutaj. Aha. Książki. Tutaj już możesz zamieszkać. Red. Stosy książek. Skąd Red je wszystkie zebrał? To jest wszystko, począwszy od poradników przetrwania do zbieranych dzieł, do zebranych dzieł Szekspira i etyki Kanta. Jeśli tak spędzał czas, nic dziwnego, że mówił dziwacznie. Musiał prowadzić życie w niezrozumieniu. No stary, jesteś w jednej celi i masz tylko książki. No. Różnych autorów. Czeka. Gadałby się filozof. Dobra, tu jest Sable, tu jest szafa. You. Zastanawiające, jak Red zdołał złapać i zabić tę rzecz. To jest prawie niejadalne. Widzę, musiał być bliski z głodzenia się na śmierć. Co to w ogóle jest? Pies? Cholera wie. Nazywam się Red. Głowa boli. Co jest za... Red nie żyje. Śmierć, wynoś się z mojej głowy. Wynocha. Nie mam z kim rozmawiać. Wynocha, pozwól mi umrzeć, proszę. Wolna śmierć. O. Mogę zobaczyć teraz Reda siedzącego i instruującego mnie. Prawdopodobnie nie stałbym tu teraz, gdyby nie on. Dlaczego musiał mnie tu zostawić samego? O. Muffin? Jej! Więcej czytania. Mój najdroższy przyjacielu, jak się masz? Ja tak dobrze, jak można się tego spodziewać. Mam jednak pewne smutne wieści. Kilka dni temu miało miejsce coś w rodzaju zawalenia i część sufitu kopalni spadła na mnie. Przeraża mnie to, że byłem w nieuczęszczanej części kopalni. Mogą mnie nie szukać, ale jeśli zaczną i znajdą mnie, będę w sporych kłopotach. Co? Ale myślę, że nie będę się musiał o to martwić, ponieważ nie jestem pewien, czy się stąd wydostanę. Nie mam nic przeciwko temu. Pracowałem w kopalni przez 3 tygodnie i jestem naprawdę dumny, że mogę wysłać trochę pieniędzy do domu. Ale to naprawdę ciężka praca i jak na razie jesteś jedyną osobą, która była dla mnie naprawdę miła. Dodatkowo mam tutaj pewne miłe towarzystwo. Są tu przyjazne, lecz strasznie
lecz są tu przyjazne, lecz straszne pełzacze i drogi książek z domu, które niosłem do pokoju, okej? Okay? Jeśli o tym pomyślisz, naprawdę miałem szczęście, że posiadałem wszystkie te rzeczy przy sobie. Inaczej zanudziłbym się. Mam tutaj Szekspira, Brontę, Nietzsche, idealne książki do snu. Jak chuj. Jednak przypuszczam, że mogę być tu uwięziony na tyle długo, że zdążę je przeczytać dwa razy, jak nie trzy. 50. Zawsze pytałem mojej mamy, jak długo ludzie przetrwają bez jedzenia. Czytam, jak długo ludzie mogą przetrwać pod wodą, przez ponad 10 minut, i jak niektórzy ludzie wytrzymują na pustyni przez tygodnie, ale ona zawsze mówiła, masz 3 minuty powietrza, 3 dni wody, etc. Przypuszczam, że niedługo się o tym przekonam. Sądzę, że gdybym musiał, mógłbym znaleźć pokarm w tym miejscu. Jak już powiedziałem, jest tu wiele rodzajów zwierząt, ale są lepsze jako moi przyjaciele niż lunch. Zastanawiam się, czy umrę z głodu, czy naprawdę zwariuję od tej kopalni. Żadne z nich nie brzmi miło, ale gdybym miał wybierać, wolałbym zwariować. To brzmi jak przygoda. Tom Reedwood, właściwy górnik. Red. Grudzień 1970, lat 14. A ta gra się zaczyna w 2000 chyba pierwszym czy trzecim. Od 70 tutaj siedzi, 30 parę lat. Ja pierdzielę. Koleś naprawdę musi być poświrowany. No. Dobra, zróbmy save'a. I zakończymy tutaj odcinek. Widoczne są teraz łańcuchy na jego ramionach. Będąc tam nie bez wyboru, ojciec wygląda na przerażonego. Trzęsącymi się dłoni szuka jakiś notatek. On wie co przybyło, co ten mężczyzna uwolnił. Ojciec jako jedyny, który mógł to zatrzymać, zna prawdziwy strach. Okej. Okay. Gdybym już nigdy więcej nie zobaczył... A, już było. Dobra. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Na razie. Okej. Okay.